Przestrzeń Trzeciego Wieku co miesiąc w restauracji letniej na terenie wrocławskiego zoo organizuje dla seniorów bal. We wrześniu motywem przewodnim były urodziny u Barbie. Co miesiąc spotykamy się w restauracji letniej na balach senioralnych i oczywiście za każdym razem musi być jakiś temat przewodni. A że w tym roku wszyscy hucznie obchodzili 83. urodziny Barbie, to postanowiliśmy, że przecież Barbie jest w wieku senioralnym, to należy to uczcić. Ja tu nie jestem na pierwszym balu, jakby mi się nie podobało, to by mnie tu nie było. Nie ma lepszych imprez niż tutaj. Tak jest. Seniorzy wręcz powoli odkrywają ten bale i coraz z balu na bal ich coraz więcej. A jeszcze do tego, że każdy bal jest pod jakimś hasłem, pod jakimś przebieraniem, to piraci, to właśnie Hawaje. Jak dzisiaj Barbie, to Hawaje, to na różowo, to na biało-czerwono. Także są różne preteksty, a dzięki temu seniorzy mają inwencję, pięknie wyglądają i czują się jak... Młodo! Ja nie pamiętam imprezy, która była tak wspaniała, tak fajna, to była rewela. Po prostu teraz przerzuciliśmy się z dancingów na bale seniorskie. Super! To, co Wrocław robi dla nas, klubu seniora, jest naprawdę fantastyczne, ale restauracja letnia jest cudownym. To jest najlepiej można bawić z wszystkich lokali, jakie we Wrocławiu są. Jest przestrzennie, orkiestra, Adam pięknie zawsze gra. W ramach oferty przestrzeni trzeciego wieku na seniorów czeka wiele wydarzeń. Weekend seniora z kulturą zainauguruje scena 3/4, która jest pomysłem samych seniorów. Ta inauguracja będzie miała miejsce takim spektaklem, trochę w kabaretowym stylu. Jesteśmy na wczasach i będziemy wspominać, ale też czytać, przytaczać fragmenty filmów, jak w dawnych czasach właśnie spędzano wakacje, jak się bawiono. Myślę, tu jest tak dużo wspomnień seniorów, że będzie to bardzo ciekawy wieczór. Zaczynamy też oczywiście dbałość na różnych warsztatach o zdrowie i kondycję seniorów i jedne z pierwszych warsztatów to odbędą się 13 października. Będą to warsztaty oddechowe, jak powinniśmy pracować należycie oddechem, które poprowadzi aktor Dariusz Lech. W sobotę 30 września zaplanowano piknik w Parku Zachodnim na skwerze Czesława Rodziewicza, a 4 października odbędzie się kolejny bal senioralny pod tytułem Tanecznie przez kraje Unii Europejskiej. Oczywiście powrót jesienny to jest też powrót do koncertów swingowych i zapraszamy 22 października na kolejną muzyczną niespodziankę właśnie koncertu swingowego i po raz pierwszy koncert swingowy odbędzie się w niedzielę, a nie jak zawsze w sobotę. Rozpoczynamy nowe zajęcia, jesteśmy bardzo ciekawi, jak będą się podobały seniorom z tai chi i będziemy seniorów, myślę, z sukcesem uczyć pięknej filozofii, ale jednocześnie też pięknych ruchów.